Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o takiej sprawie, która jest bardzo rzadko poruszona. No, może zamiast tłumaczyć, o czym będę mówił, po prostu zacznę mówić. Wyobraźmy sobie jakieś małe miasteczko. Niech będzie to jakieś miłe miejsce, gdzie, jak to mówią psy szczekają dupami. No i na przykład ktoś tam mówi o tym, co ja mówię, jakie jest teraz prawo. Jak to wszystko wygląda fatalnie w, dz w dzisiejszych czasach. No i tam nikt o tym nie słyszał, mówią, panie, kurła, panie, jakie kobiety rządzą światem, to wariat, panie, panie, do roboty go prawdziwej, do chlewiku ja by go dał, tego Kotońskiego, by popracował, to by wódeczki się napił, telewizorka, poglądał to bez normalnia, panie, kurła, ja to tę swoją Żanetkę, jak co nie tak, wale w ryj, puknie i jest dobrze. Oczywiście przyjaskrawiłem to dla potrzeb audycji, ale często jest tak, że ludzie mówią: Nie, tam przesadzasz, Marek, tak, e, troszkę może możecie jakaś tam kobieta zraniła, tak, ty się teraz mścisz, tak, no to tacy domorośli psycholodzy, nawet ba, domorośli psychiatrzy, że Ty, Marek, zostałeś zdradzony przez kobietę kiedyś, skrzywdzony. E, no i teraz się mścisz na kobietę, gadasz takie głupoty, ale to nie ja gadam, tylko po pierwsze psychologia ewolucyjna, a po drugie statystyki, tak, większość rozwodów, miażdżąca część rozwodów jest prowokowana przez kobiety. W miastach już jest 50% rozwodów, ogólnie ponad 1 trzecią. No to przepraszam, no to jak kłamie, no to ja opowiadam dyrdymały, małe, czy przecież to, to, to są statystyczne informacje? Chyba każdy, kto ma trochę rozumu, potrafi zrozumieć, że jeśli statystyki mówią o 34% rozwodów plus minus, no to dużo osób się nie rozwodzi, bo kredyt wspólny, bo co ludzie powiedzą, co ksiądz powie, że, że pracę jakąś mają wspólną, bo dzieci i ludzie żyją w zakłamaniu. Takich naprawdę, gdyby była ok, taka sytuacja materialna, to podejrzewam, że tych rozwodów byłoby minimum 60%. Dobrze, szanowni Państwo mamy takie małe miasteczko, miejsce, gdzie zatrzymał się czas, no i tam gada głupoty, panie, głupoty jakieś. No ale dobra, wali tą Żanetkę w twarz. No i za którymś razem Żanetka wyczytała w damskiej gazecie, kobieto, jesteś mądrzejsza niż mężczyzna, przestań rodzić dzieci, zajmij się biznesem, chłopy będą teraz rodziły dzieci, my będziemy w biznesie i w sporcie i stworzymy wspaniały świat, wspaniały, cudowny świat. No i telefon podany, ona dzwoni drżącym głosem, przestraszona, no mówi, no, panicku, mąs mnie bije. A tam mówią, witamy, witamy, fundacja jakaś tam fajna, niemiecka fundacja, która już kocha Polaków, tak? Żadne tam już palenie Polaków w piecach, nie, 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 teraz to już tylko kochają, chcą dobrze dla naszych kobiet. No i mówią, proszę, zapraszamy panią, no, przyjeżdża ta Żanetka, tak? Przejeżdża Żanetka, ciastka jej dają, pyszne, zagra zagramaniczne, ale dają jej pyszną kawkę, ona mówi, wielki świat, pięknie. Tu kobieta i mówi, kusicielka, że ten świat może być też twój. Dają jej adwokata, wszystko za darmo. Zakładają, idzie adwokat z nią do, na policję, zakładają niebieską kartę, no i wieczorkiem przychodzi policja, Przychodzi policja, no i się zaczyna gechenna tego gościa, który tam od czasu do czasu nie walnął w ryj, tylko delikatnie spoliczkował czy coś, jak na przykład kobieta go się rzucała, uderzyła go. No też nie powinien tak robić, no ale załóżmy, że tak robił. Sprawa sądowa, zabierają mu chałupę, zakaz przepraszam, najpierw zakaz zbliżania się do chałupy na dwa lata. Wyrzucają chłopa, zwierzęta umierają, bo, no bo przecież ta kobieta to teraz jest już nowoczesną europejką. No już nie będzie dawała, chodziła do korytka świniom dawać wody. No, tak już wiadomo, no, zmyślam trochę, tak? No i to jest takie coś, szanowni państwo, że się chłopy śmieją. Chłopy się śmieją, że to głupoty gadają. W Warszowio, kto mu w głowie się przewróciło. E, no ale to tak jest teraz. No, kobieta idzie, załatwia sprawę, podpisuje parę papierków, traci wszystko, chłopie. I nie ma to, czy to jest mała miejscowość, czy coś, te prawo działa wszędzie. No i teraz ten chłop, co, co on ma ten chłop zrobić? Pójdzie do innego chłopa, który mówi poniczku czy, czy było lać puchnie nie pójdzie, bo go wyśmieją, że się z babą nie poradził. Do sądu nie pójdzie, bo go wyszydzą. Zresztą sąd mu wszystko zabierze. No gdzie on ma pójść? No to idzie na, na sznur, tak? No a zobaczcie, a wiecie jak jest w innych państwach? Zresztą w Polsce też tak było, kiedy była okupacja. Powiem Państwu, jak to działa. Polacy to jest taki naród. Że, jak takie coś jest robione w białych rękawiczkach, to co na przykład pan Maciej z kanału bądź na bieżąco powiedział, o ławieńcu, że to jest po prostu hejter, tylko w białych rękawiczkach. To jest, to jest normalny hejter zawodowy. Tak samo jest okupacja w białych rękawiczkach. Za niemieckiej okupacji, szanowni państwo, wysyłano Polaków. No, oprócz tego, że do pieca, że mordowano, że w wagonach bydlęcych konali, we własnych kupach, po trupach chodząc ale wysyłano też ich jako do roboty, tak? Do Niemiec. I na przykład mojego dziadka po pobycie w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Dziadek mi takie rzeczy opowiadał, że to się... Na przykład pamiętam do dzisiaj taką powieść dziadka, jak SS-man uderzył jakiegoś pana, który dostał ataku paniki, tak? No, nagle sobie uświadomił, co się dzieje. Jakoś tak dostał w głowę czymś, już nie pamiętam, czy kijem, czy pałką, nie wiem, czymś dostał dziadek, mówi, taki strumień krwi do góry poszedł i on tak szedł jeszcze jak zombie i upadł, tak? I to straszne, przerażające rzeczy, co z nami robili. No ale teraz to są nasi przyjaciele, wprawdzie wszystkim spłacili reparacje wojenne, a na mnie, no ale to trzeba tak uśmiechać się. Pamiętaj, uśmiech, musisz się uśmiechać, klepać się po plecach, bo wtedy jest nowocześnie i fajnie. A to, że żyjemy w nędzy przez nich, no to, to tam trzeba zapomnieć, tak? Trzeba żyć przyszłością, nie wolno żyć przeszłością. Fajni, modni e, youtuberzy tak mówią, no to tak pewnie musi być. E, tak więc, szanowni Państwo, Polacy nie znoszą oficjalnej napaści, natomiast jak ich się tak reza, po prostu powolutku, w białych rękawiczkach to są po prostu jak owieczki na rzeź. No zobaczcie, za czasów okupacji brano chłopa, na roboty do Niemiec. I wyobraźcie sobie, że mój dziadek miał lepiej na robotach w Niemczech jedzenie niż w Polsce na wsi. A to nie jest tak, że Polska jest zła, tylko po prostu byliśmy pod zaborami 123 lata i właśnie Niemcy są tacy bogaci, bo nie byli tak łupieni, napadani, wyżynani i sobie z nas też między innymi czerpali. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy gorsi, a oni są lepsi. Po prostu tak się zdarzyło, że no, po prostu upadliśmy w którymś momencie historii. Kilka złych decyzji. Nie takie imperia jak Polska upadały, więc no, bywa. Niemcy też dwa razy w dupę dostali, a byli o włos od dominacji światowej, więc no to też nie miejmy kompleksu z tego powodu. No, no zdarza się. Imperia upadają. Nasze nie opadło całkiem, nie zniknęło, po prostu no, mieliśmy gorsze, gorsze dekady. E, dlatego, szanowni państwo, no, pracował tam za ty, tą. Słynną miskę ryżu i było mu lepiej niż w Polsce, chociaż no jakie to było lepiej, jak nie miał wolności, tak? Mogli go w każdej chwili zabić, do obozu dać, wszystko mogli z nim zrobić. Natomiast w Polsce my też to robimy. Nie ma groźby zabicia, ale po co ci groźba zabicia? Pracujemy w niemieckich korporacjach za grosze. Kiedy ktoś tam krzyknie, żeby te niemieckie korporacje płaciły polskim robotnikom więcej, no to zaraz się pojawia pewien pan nerwowy, podskakujący że mówi, że to nie wolno, bo to natychmiast gospodarka upadnie, jak Niemcy zaczną płacić polskim robotnikom pieniądze. No i młodzi to podchwytują, bo to jest fajny, modny pan, pan walczący z komuną i z Unią Europejską. I za komunę jak nikt nie mógł wyjechać z Polski. Na przykład mój ojciec nie mógł nigdy wyjechać z Polski. Dopiero w 89. Nie mógł, bo nie wypuszczano ludzi inteligentnych na zachód, bo bano się, że spierdolą i wielu zresztą nawiało z tego syfu natomiast on sobie zwiedzał cały świat za komuny mimo, że to był bardzo inteligentny człowiek i jest nadal no i tak walczył z Unią Europejską że sobie tam na obradach są zdjęcia jak z wielkim bebzonem sobie śpi no ale młodzi nadal wierzą, tak, że to taki system walki tak, że on tam sobie śpi gada tak i, i bierze kasę i osłabia Unię Europejską ja pierdolę po prostu dobra, nieważne tak więc szanowni państwo My jesteśmy po prostu tłuczeni w białych rękawiczkach, tak? No, efektem jest to, że nadal pracujemy niewolniczo dla Niemiec. No, no, wtedy pracowaliśmy, bo pod kulami, tak? Pod karabinami, pod kolbami Polaków zaganiano jak bydło. Więc wtedy się Polacy buntują, zabijali tych oficerów niemieckich, wysadzali pociągi jadące na front. Wściekły pan Adolf Haborodo wściekał się, kazał rozstrzeliwać całe wsie, a my nadal wysadzaliśmy. No, i Polacy są po prostu, no. No nie do zajebania, tak? No Własnym kosztem, własnych rodzin żeśmy Żydów chowali, tak? Zabijali nas za to, zabijali całe polskie rodziny. Żydzi potem, jak weszli Rosjanie, no to się nam bardzo brzydko odpłacili. Zresztą 17 września 1939 roku Żydzi witali z otwartymi rękami naszych okupantów. Mówi się o olbrzymich ilościach Polaków wywiezionych w wagonach bydlęcych na Sybir. I na roboty w głąb Związku Radzieckiego, właśnie dzięki nadaniu Żydów, tak, którzy byli naszymi braćmi, których uratowaliśmy, bo wszyscy chcieli zażynać, tak, wyganiali ich wszyscy. Wszędzie, gdzie byli, jest to samo zdradzali naród, w którym byli, przejmowali gospodarkę, politykę, większość lekarzy, prawników wszystko byli Żydzi. Tak? To nie jest antysemityzm, to są fakty naukowe. Wszędzie ich wyganiano, no ale Polacy są tacy dobrzy, przyjęli ich tak. No i potem setki tysięcy rodzin wyły, wyły przez to, że no, były pomocne dla Żydów, już było za późno. Nadal mimo tego, co nam zrobili, chroniliśmy ich kosztem własnych rodzin, a potem oni się znowu nam odwdzięczyli, będąc w władzach NKWD Najwyższych. No i tak to jest, no tak to jest, że wszędzie, gdzie Żydzi są, no to, to nie jest żaden antysemityzm, no, no, no jest to samo, no to samo, co my mamy, tak, to i Sołżenicyn napisał, jak to wyglądało z nimi życie w Rosji, wszędzie byli wyganiani z Rosji, też byli wyganiani, tylko jak nas przejęli w zaborach, to, no to, to, to Żydzi się tam, jakby to powiedzieć, no zaczęli tam mieszkać w Imperium Rosyjskim, no i to wszędzie jest to samo, no słuchajcie, no od czasów Faraonów, no jaki to antysemityzm, od czasów faraonów wszędzie jest to samo. Przejmują całe państwo, tak? Nie są lojalni wobec państwa, w którym są. No i zobaczcie, teraz my ich ratowaliśmy, przyjęliśmy i musimy im spłacać 300 miliardów dolarów, których nie mamy, bo piszczymy z biedy. Jesteśmy zadłużeni po uszy. Za to, że Niemcy im zniszczyli wszystko. My musimy im spłacać, a Niemcy nam nie spłacili. No ludzie, no czy Wy sobie to wyobrażacie? No przecież to jest po prostu no, coś nieprawdopodobnego. No i zobaczcie, co jest coś takiego, że jak do Polaka weźmiesz karabin, to nagle się z Polakami dzieje coś dziwnego. Coś, czego chyba nie ma w żadnym innym narodzie. Nawet u o Rosjan. Po prostu jesteśmy tak zadziorni, że każde państwo po prostu ma dosyć tego. Bo to są duże straty. Okej, okay, kiedyś wyliczono. Zobaczcie, jak oni nas okłamują. Kiedyś czytałem takie wyliczenia, że Niemców zginęło w Polsce tam około 10 tysięcy. No okej, okay. w czasie okupacji to się wydaje mało. Ale szanowni państwo, 10 tysięcy Niemców to jest dywizja. To jest pełna dywizja, ginęli też często oficerowie. Ginęło tych oficerów. Zresztą nie wiem, trzeba by zobaczyć statystyki, może gdzieś są. Szanowni Państwo, to nie jest mało, to jest cała dywizja. Zobaczcie taką dywizję można sobie na front wysłać. Takiej dywizji zabrakło pod Stalingradem, gdy tam Rosjanie się przebijali przez węgierskie i rumuńskie dywizje, to ta dywizja nie wiadomo, czy tego by nie powstrzymała. Ale tu nie chodzi o to, że to tylko 10 tysięcy albo aż, moim zdaniem, aż 10 tysięcy Niemców Polska była głównym miejscem, przez które przewożono zaopatrzenie na Front Wschodni. Jaka armia będzie funkcjonowała bez pocisków, bez jedzenia dla ludzi? Ile? 2-3 dni już nie ma armii. Nie ma, nie mają czym strzelać, nie mają co jeść, nie mają co pić, wszystko zatrute tak. Partyzantka radziecka działała i o tym już wam nikt nie powiedział, prawda? Że Polacy wysadzali całą masę transportów. I teraz sobie wyobraźcie, jadą, jadą transporty towarowe z, 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 nie wiem, z tygrysami, panterami na front wschodni, i tu nagle wywalają. Jedna doba, żeby to wszystko uprzątnąć, wszystkie transporty, słuchajcie, z chorymi Niemcami, z podstrzelanymi nogami, stoją, nie ma jak to ruszyć. Wyobrażacie sobie, jaką Polacy robili im krzywdę wielką, no a potem Niemcy przychodzili rozstrzeliwali całe wsie zemsty. No widzicie, no czy trzeba było to robić, moim zdaniem to było bez sensu, bo po prostu traciliśmy ludność cywilną, totalnie bez sensu. Alianci nas, na nas się... Wypieli dupą, nasrali na nas i tyle. No wszyscy nas wyruchali bez mydła, szanowni państwo, bez wazelinki, na sucho. I teraz w obecnej sytuacji to jest właśnie bardzo dziwna rzecz. Jesteśmy od lat rezani, no po prostu jest dokładnie to samo, co w okupacji niemieckiej, tylko że to wszystko się odbywa w białych rękawiczkach. Tak jak macie hejtera, który wyzywa ludzi, to tak samo macie Dominika Bossa, który... Wyszydza, ale mówi, że lubi, że miłość, że pozytywna energia, a macie po prostu hejt. I to zobaczcie, co zrobił pan Maciej z kanału bądź na bieżąco. Nazywa się to hejt w białych rękawiczkach. No i to po prostu masakracja była. Yy, dlatego zresztą ja też nagrałem materiał o dominiku i poprosiłem go o pytania, czy tam zarabia, dla, yy, czy, czy pracuje dla niemieckich fundacji, czy ma jakieś, yy, yy, jakieś tam no kontakty, interesy, czy w jakikolwiek sposób zarabia, tam są te pytania. Film jest na Vimeo, bo niestety fani Dominika, oprócz lżenia mnie masowego, to jeszcze zgłaszali mi kanał, więc dlatego na Vimeo. Wkleję Państwu ten link. Myślałem, że Dominik odpowie, odniesie się, ale widocznie te pytania o fundację no były jakieś widocznie za bardzo bolesne, więc zaczął recenzować jakieś książki. Niech zgadnę dwie, trzy audycje jakiś jakichś ezoterycznych gniotach będą, a czwarta będzie o kobietopedii, prawda? No. no, także zemsta musi być. Dobrze, ale to sobie jeszcze będziemy rozmawiali. I chcę Państwu powiedzieć, że no my po prostu jak jest demokracja, tak mamy możliwość głosowania, tak? I źle się dzieje, no to mówią, no przecież tak głosowałeś, tak? No a wszyscy, którzy są do wyboru, no to są z tego systemu, tak? No i to jest, to jest tak, ale wróćmy do tego tematu. Wielu ludzi mówi, wielu mężczyzn mówi mnie to nie dotyczy, to są jakieś głupoty, to są jacyś mizogini, nienormalni. Zresztą wiecie, że pracuje pełną parą, kilka osób całe dnie poświęca od lat na to, żeby zepsuć mi opinię, skojarzyć w głowach ludzi forum bracia samcy.pl i nową stronę Samiec.pl. Dziękuję, że Państwo tam tak fajnie piszą. Skojarzyć to z incelstwem, z jakąś nienawiścią do kobiecy z absolutną bzdurą. I powiem Państwu, że no słuchajcie, no miejcie własny rozum. No cały czas wyśmiewają, że Marek jest chory psychicznie, tak, że on mówi o hejterach, że to bzdura. Ludzie, no zajrzyjcie na wykop, kanister wpiszcie. Potem zajrzyjcie na stronę kanister wordpress. No to już macie 5-6 lat bezustannego syfu na moją głowę wylewanego. Non stop, dzień w dzień. No zajrzyjcie, nie dajcie sobą sterować. Nie wierzcie w dyrdymały, które wam mówią, tylko po prostu sami zajrzyjcie. Zajrzyjcie na kanał Janusz Sekuła. Non-stop, ponad 500 filmów mnie obrażających. Gościu mówi, że ze mną nie współpracował. Współpracował. Błagał mnie tak jak innych ludzi w internecie, żebym z nim nagrywał, żebym dawał, żebym państwa do niego wysyłał. Będziemy się dzielili pieniędzmi. Oczywiście się nie zgodziłem. Efekt macie teraz: zemsta, ponad 500 audycji na mój temat. Teraz wyobraźcie sobie, że wymyślili sobie, że są jakieś dziwne strony, które ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem. W Indiach, w Turcji, w Rosji, że tam są moje audycje. To są jakieś automaty, które ściągają audycje, bo ściągają też audycje tego Sekuły. I że słuchacie, ja na stu portalach miałbym wklejać swoje audycje. Ludzie przecież ta audycja zabierze mi około od 2 do 3 godzin pracy. Ja miałbym jeszcze to na 100 portali zagranicznych wklejać, na 100 portalach ludzie, załóżcie sobie konta na 20 portalach, już się wam mieni w głowie. Ja miałbym na 100 portalach wklejać swoje rzeczy, niby jakim cudem, jak miałbym czasowo to zrobić. A czasami nagrywam po. No zobaczcie, był dzień, kiedy nagrałem 7 audycji. 7 audycji, w międzyczasie jeszcze z kilkoma osobami przez telefon rozmawiałem. Przecież ja byłem nieżywy po tym. Ja zdychałem po tym jak pies pod potem. Ja miałbym 7 audycji. Które mi zajęły praktycznie oprócz snu jakieś 14 godzin obrobienia, ja miałbym to jeszcze wkładać na 100 portali. No, ludzie pomyślcie przez chwilę, nawet jeśli to byłoby tylko wklejanie linków, i automat by zasysał, też bym tego nie dał rady zrobić. Na 100 portali wejście na portal, wklejenie, poczekanie, aż ściągnie, upewnienie się, zapisanie, to nie jest tak, o wklejasz i o tyle. Więc teraz oni biją w to, że ja subskrypcję kupuję. Chcę Państwu jedną rzecz powiedzieć. Kanał, który mi skasowali hejterzy, wtedy jeszcze sekuły tam nie było. Sławek i jakaś cała tam jego ekipa, czyli kanister. Miałem ponad 6 milionów wyświetleń i 12 tysięcy subów. Tak naprawdę realnych powinno być ze 14, ale YouTube raz zabrał mi 1000, kilka razy po 500. Myślę, że około 14-15 tysięcy realnie powinno być. Więc jeśli ja przy tylu wyświetleniach Miałbym kupować subskrypcje, to ludzie, to miałbym 12 tysięcy, to przecież miałbym tych subskrypcji, zobaczcie, a więc ma ponad 150 tysięcy subów, ma 6 milionów 400 wyświetleń, to przecież nikt by się nie czepnął, jak ja przy 6 milionach miałbym na przykład 100-200 tysięcy subskrypcji, bym sobie je kupił, to jak miałem kupować subskrypcje, ludzie, 6 milionów wyświetleń, nie mogłem uzbierać 12 tysięcy subów, Zwłaszcza, że nagrywałem o i samo, były swan, słynne dramy i okej, okay, zrobiłem to raz, żeby pomóc chłopakowi, a dwa, żeby sobie nabić trochę fejmu, no bo wiadomo, im więcej subów, tym mniejsza szansa skasowania kanału, przecież ja na kanale nie mam monetyzacji. Ja nie zarabiam na waszych wejściach. Na forum nie zarabiam, na Web nie zarabiam, nigdzie nie zarabiam pieniędzy na was. Wszystko macie za darmo. Żyję ze sprzedaży książek, którą zresztą hejterzy puścili w internet, tak żeby sobie ludzie za darmo ściągali. Także szanowni Państwo, no teraz jest y, wielka ofensywa, także ja suby kupuję. To zobaczcie, ile ja mam 6000 z hakiem subów. Proszę bardzo, zobaczcie. Mój kanał, ile ja mam teraz subów. Aha, dobra, jestem, muszę się zalogować na ten drugi, bo wkleiłem Państwu wczoraj i dzisiaj też Państwu wkleję dla ciekawości. E-maile ze starego kanału, gdzie pan, e gdzie pan Sekuła, czyli Krzysztoferska na Piękny Krzysiąd, to nie jest żaden Janusz Sekuła, e żebrał, żebrał po prostu o to, żeby, e żebym mu żebym wszedł z nim w, e w kooperację. żebrał też utucznika TV, tucznik TV, oczywiście go olał. Pytanie: dlaczego się nie mieści na tuczniku, tylko na mnie? No wiadomo, bo ja załatwiam sprawy latami za pomocą sądów a Tucznik po prostu by podjechał do niego, do tego Wrocławia, obiłby mu ryja porządnie, naszczałby mu później, bo Tucznik się tam nie, nie pieprzy w tańcu i, i Sekuła wiedział, tak? Nie wiem skąd taki, bo ja nie wiem, czy ja bym, czy ja nie, nie lepiej od Tucznika bym nie oprawił, ale to mniejsza z tym. 2 miliony 432 tysiące wyświetleń mam, a subskrypcji mam 6729. I te moty się dziwią, że mi idą subskrypcje. No idą, bo, bo jest dużo audycji, bo jest fajny content. A jak się nagrywa ciągle głupoty totalne o kimś, o kim nikt nie chce słuchać, no to tak jest, że się ma kilkanaście subskrypcji. No tak to jest. I oni się dziwią, że idą subskrypcje. Jak się dba o widzów, wrzuca się sensowny materiał, ja i tak mam mało subów. Na to, co ja robię, to powinno być dużo więcej. Więc gdzie, ludzie, gdzie ja kupiłem przy dwóch milionach? Przy 2 milionach, 2,5 y, miliona wyświetleń, gdzie ja suby kupiłem, od kogo? Spokojnie, przy tych wyświetleniach to powinienem mieć, nie wiem, z, y, a z 50 tysięcy subskrypcji. No zobaczcie, szyder czy hałas, który wyzywał nas od sraluchu, gu, gupoli i tak dalej. Proszę bardzo. 4 miliony 333 tysiące wyświetleń, jeszcze niedawno miał 3 miliony, czyli ma dwa razy więcej ode mnie, a subów ma ile? 46 tysięcy. Spokojnie mógłbym mieć w tym momencie 20-30 tysięcy subów, to byłoby całkowicie normalne. Także pan Sekuła z kanału Janusz Sekuła, co cały czas jesteśmy cfelami, debilami, kretynami, no, gdybyśmy przyszli do niego, dawali mu pieniążki, no to wtedy byśmy byli dobrzy, więc jeśli chcą państwo być dobrzy w oczach, tego puszystego dżentelmena, to możecie do, do niego pójść, dawać mu pieniążki i wtedy, wtedy zmieni o was zdanie. Już nie będziecie i incelami, tylko będziecie spoko. Kolejny pan Adrian. E, ostatnio powiedział, że to jest forum pedofilii. Powiedział, że są pedały pierdolone. Jesteśmy wszyscy, wszyscy na forum bracia PL. Proszę bardzo na kanale Szparek Bzdurowski. Oczywiście już mam to wszystko ściągnięte do, do spraw sądowych. Unika, panie Adrianie. Niech pan nie wysyła mamy, tylko niech pan odbiera powiadomienia z sądu, a nie tak jak sześć miesięcy ostatnio na policję pan uciekał i mamy wystawiał do, do powiadomień. Dobrze, szanowni państwo, więc sami widzicie, że ten hejt, no to po prostu no, no, zobaczcie. A więc wyszydził co najmniej kilkadziesiąt osób. Czy on ma taki hejt? No zajrzyjcie, szparek wzdurowski, tak, gdzie facet mówi, jak będzie brutalnie się pastwił gwałcił moją matkę, tak? w wstrętny sposób, no jak będzie mi zabierał, okradał mnie z mojej pracy i tak dalej i tak dalej. Spójrzcie na blok kanister, na kanister na wykopie. Spójrzcie na sprawy karne prowadzone przeciwko nim, ile ludzi już przeprosiło. No spójrzcie na to, zobaczcie jakie to jest szaleństwo wokół mnie. Gościu, który, który mi robił zdjęcia, groził mi śmiercią, siedzi w więzieniu w Wielkiej Brytanii. Widzicie, szanowni Państwo? Poprosiłem kiedyś na antenie pana dobrego Boga, żeby pomógł w tej sprawie i zobaczcie, jak pan dobry Bóg zadziałał. Trzeba się modlić, tylko tyle mogę od siebie powiedzieć. I siedzi w więzieniu, w kryminale i będzie siedział do czerwca, gdzie wysoki sąd Wielkiej Brytanii będzie go sądził za, za to, co zrobił. Oczywiście jestem w kontakcie z, z brytyjską policją, z jednostką antyterrorystyczną. No, i co? No, może się Państwo dowiedzą różnych dziwnych rzeczy na ten temat. Będę Państwa, staram się na bieżąco informować. E, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, mówię, nie jest to jeszcze pewne, ale prawdopodobnie chodziło o zabójstwo mojej skromnej osoby. Ale to jeszcze, podkreślam, to nie jest pewne. Będą, pani, będą Państwo mieli informacje, więc jeśli myślicie, że takie sobie gadanie jak ja tak nie zarabiam na reklamach. Pracuję całe dnie. Nienawiść muszę znosić bezustannie koszmarną wręcz. Nie ma tego, a więc, a więc nawet nie ma 1% tego, łącznie z szyderczym hałasem, co mam ja. I naprawdę to, co robią hejterzy, to już doprowadza do tego, że chorzy psychicznie się gromadzą i naprawdę dojdzie wcześniej czy później, że ktoś mnie po prostu zabije. No to, to mówię państwu, to już mówię państwu od dwóch lat. Oni taką decyzję podjęli. Jeden z byłych moderatorów, Don Vincento, czyli taki nasz były moderator na wykopie zapraszał wszystkich ludzi i zachęcał, żeby tutaj przyjeżdżali na Podkarpacie, tak, na innych blogach były podawany mój adres, mój telefon oczywiście, który on miał, e, przepraszam, nie, przepraszam, telefon nie, więc szanowni Państwo, no, no widzicie, no nie zarabiam na niczym, tak, no moje książki mi rozkradają, no, no tak to wygląda, tak, więc ja tylko Państwa proszę o jedno, nie chcę, żebyście Państwo mi się jakoś odwdzięczali, bo i tak zrobicie, co chcecie, ale proszę tylko. Rozbujajcie stronę samiecweb. .pl. Tylko o to Was proszę. Przy tylu nieszczęściach, które spotkały moich przyjaciół, moją rodzinę, donosy cały czas, to już Państwu mówiłem, przy tylu nieszczęściach, które mnie spotkały, proszę tylko o jedno, za to, co Wam daję za darmo. Rozkręćcie stronę samiecweb. Niech ta strona będzie potężna i mocna. Niech ci wszyscy ludzie, którzy. Nas wyzywają od pedałów, pedofili, cfelów, skurwysynów i inceli. Niech ich po prostu. Niech się duszą z gniewu, bo ta strona to stoi im ością w gardle. Dlaczego? Dlatego, że jak rozkręcimy tę stronę, to będziemy mieli naprawdę potężne medium, gdzie będziemy mogli coś fajnego zrobić, a. Yy, I to im się nie podoba, tak? No bo cały czas jest takie coś, że jesteśmy nieudacznikami, zerami ludzkimi itd. I to mówi gościu, który mieszka, Adrian mieszka z rodzicami, ukrywa się tak przed wyzwaniami z policji, z sądu. Mamusię wysyła tak, żeby go broniła przed złą, potężną policją. Mamy kolejnego gościa ważącego ze 170 kilo, nie wiem, mówią, że fana BDSM, który lubi sikać na kobiety, bicie. Gość, który kurczę rozwala na swoich filmach motkiem własnemu dziecku, słuchajcie, poda, bo nie umie go obsłużyć. Słuchajcie, te małe ipody są robione, żeby małe, murzyńskie dzieci z całym szacunkiem to mówię. Po kilku sekundach umieją to obsługiwać, a ten czereb Wrocławski tego nie umie. I myślał, że zdobędzie sławę i rozwalał razem z jakąś kobietą. Młotkiem na wizji, dzieciakowi i poda, i wyzywał Jobsa. No tak? Albo nakładał, walczył z tym, co napisała znana naukowiec pani Bryzindin, wystrugał ze świeczki penisa i nakładał prezerwatywę. No to słuchajcie. Gościu, który kręci jakąś chudą dziewczynę, wyzywał ją, wyzywał kobiety na ulicy, przecież to są wszystkie jego filmy. Więc więc taki gościu, no taki dzban totalny, tak, który chodzi po youtuberach, żebra o to, żeby z nim nagrywali, on. No zobaczcie, jakie to jest otoczenie. Tak gościu, tak, który przez ostatnie 15 lat habilitacji nie mógł zdobyć tak. No, wieczny doktor, tak. Yy, wiadomo z jakiego działu gdzie się uczą jak kiełbaski sprzedawać na stadionach piłkarskich, ja nie chpię, szanowni państwo, to są dokładnie tematy poruszane na jego katedrze kiełbaski, jakieś tam pączki jak rozkładać na stadionach piłkarskich to jest dokładnie to czego oni uczą ci naukowcy więc szanowni państwo, te towarzy swoim ością stoi w gardle to, że będziemy coś mieli, że nam się coś uda, tak no gość nas wyzywa od pedofilii wiecie, dlaczego? wiecie o co chodzi Pan Adrian nagrał kiedyś materiał o filmie, który został wycofany, ponieważ promował pedofilię. Mała dziewczynka na koniu no przeżywała orgazm. Wycofano to. było chydne, obrzydliwe, Żygać się chce, jak to się ogląda. A ten zban nagrał film i go wrzucił. Przecież to nie ja nagrałem ten film, tylko on nagrał. Wrzucił film, jak jęczy, jęczy dyszy przy tym e, e, podnieconym głosem i patata i patata, i ja to nagrałem. Czyli ja nagrałem gościa, którego podnieca film, który wszystkich brzydzi za pedofilię, I w związku z tym on powiedział, że skoro ja nagrałem film o gościu, który takie rzeczy robi, o wstrętne i ohydne, to że ja jestem pedofilem. No, rozumiecie coś z państwa? Nie rozumieją coś państwo? Poza tym, we wczorajszej audycji na... o psychopatach, nie wiem jak państwo przeczytali ten link, jeden z profesorów psychiatrii napisał, że ulubioną sztuczką y, psychopatów tylko tych głupszych. Bo są ci inteligentni, oni nigdy tego by nie zrobili. To jest kompulsywne mówienie, że się jest geniuszem, że się ma genialne IQ, że się wszystko umie. No tak, tylko gdzie te IQ się, pan Adrian się chwali męsą, tylko gdzie ta męsa się przejawia? W czym? W chowaniu się, w mieszkaniu z rodzicami, ponad 30 lat mając, nie wiem, w uciekaniu przed policją, nie odbieraniu prawie 6 miesięcy powiadomień z policji. No gdzie jest ta inteligencja? Mając sprawę, będąc na policji, jako przerażony, nadal blues gadaje materiały. No, wiecie, ja się cieszę, tak, bo to, to, to już jest sprawa załatwiona. Natomiast to jest ten intelekt, to jest ta męsa. Dlatego, państwa proszę tylko o jedną rzecz. Zróbmy z tego samiec web, mimo że to jest atakowane bezustannie, zróbmy z tego samiec web naprawdę fajnie funkcjonującą maszynę. To jest naprawdę, uwierzcie mi, to oni będą płakali dzień i noc. No to są tacy ludzie, którzy żyją tym, że jak komuś się uda, to oni płaczą, tak? Jak komuś się udaje, to ja się cieszę, tak? Bo jak się komuś udało, to wiem, że i mi się może udać. Ale wróćmy do tematu. Te prawa, które są teraz, cała masa mężczyzn jest przez to poniszczonych. Przez te prawo, przez te, no, przez te debilizmy. Które u nas wprowadzają, tak? No, jakie to równouprawnienie? Kobiety idą wcześniej na emeryturę, dłużej żyją, dopłacamy każde 150 tysięcy. No to zróbmy równouprawnienie, że każdy dostaje tyle, ile wpłacił. No to byście zobaczyli, przez to by do rewolucji doszło. No kto dopłaca te 151 tysięcy do każdej kobiety do emerytury średnio rzecz ujmując? Na manipel to wyjaśnili. Dlatego, no, można by to mnożyć. Tak, mniejsze wyroki w sądach. 96% matek dostaje dzieci, mimo że się. Do tego nie nadają. No to jest po prostu cyrk. My żyjemy w cyrku. Polacy się nie jednoczą, nie chcą tego obalić, tego całego dybilizmu, tylko dlatego, że to jest w białych rękawiczkach. Dali nam demokrację, mówią: głosujcie, masz źle, to trzeba było głosować inaczej. To ja się pytam: na kogo? Na Korwina, który za komuny zwiedzał cały świat i sobie walczył z Unią Europejską, chrapiąc tam za fajne pieniążki, tak? Na kogo mam? Na Kukiza, który mówi, pisze, że. Że wiedwabnym mieli rację, bo, bo, bo coś tam, coś tam kiedy tak naprawdę nie wiadomo wiedwabnym, kto ich zabijał, Żydów, bo nie wiadomo, bo jak doszli do niemieckich łusek, to w panice Żydzi chcieli, żeby to, że nagle, nagle kości zaczęły być święte, zaprzestali ekshumacji. To kogo? Kukiza, który taki, które takie kłamstwa rozpowszechnia, to na kogo mam głosować? Nie ma na kogo głosować, po prostu nie ma. Nikt się, nikt się prawdziwy do władzy nie dostanie, bo albo będą szantażowali, albo będzie miał wypadek samochodowy, albo po prostu nie będzie miał pieniędzy na to, żeby się dostać do tego sejmu, nie będzie miał na billboardy, na telewizję, na nic. No i tak to wygląda, szanowni państwo. Dopóki Polacy nie będą duszeni otwarcie, to się nie zorganizują. A nie będą, bo nasi oprawcy doskonale wiedzą, że jak Polak widzi przemoc, to po prostu Polacy nagle mają magiczną zdolność oporu, Niespotykaną w innych narodach. Niespotykaną. A już teraz powinniśmy w Polsce robić to, co żółte kamizelki robią we Francji. Dosyć z tą po prostu dyktaturą, bo to jest dyktatura w tym momencie. No słuchajcie, no masa ludzi, ma, masa mężczyzn ma odbierane dzieci, są niszczone małżeństwa, brane z dupy alimenty w wysokości większej niż chłop zarabia. No tak nie może być. W Niemczech mamy tabelę alimentacyjną, jest ustalone, jakie są pieniądze i tyle. Taryfikator po prostu. Czy dziecko miliardera, czy dziecko normalnego człowieka ma takie same potrzeby, je to samo? Oczywiście w późniejszym czasie może dziecko miliardera chodzić na różne zajęcia i tak dalej, ale to mali ojciec i matka ma, ma, ma wspólnie na to łożyć. A nie tak, że no, nie, no cyrk jest, no co ja państwu będę mówił, przecież państwo doskonale o tym wiedzą. także, także to tak wygląda właściwie w sumie. Nie wiem o czym jest ta audycja, bo jest rozproszona. A ja sobie tutaj kaweczkę wypiję, chociaż już będę niedługo z tym zrywał, dlatego, że mm, no, jakieś się tam problemy zdrowotne pojawia, pojawiają, więc y, będę z tym zrywał. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Życzę Państwu miłego dnia i Was proszę jeszcze raz. Nie będę się prosił, nigdy się nikogo nie prosiłem, tylko mam taką nadzieję, że po prostu honorowo Was informuję że jest taka strona jak samiec web, że szydzą z tego, że bardzo dbają o to, żeby to nie powstało. Leży wszystko w waszych rękach, nie w moich, bo ja robię co mogę i tak praktycznie całą dobę oprócz snur siedzę tylko i wyłącznie dopilnowuję tego, nie zarabiam na niczym i tylko zwracam się do was takim apelem o tylko tą jedną rzecz, tę jedną rzecz, żebyście założyli konto na samiec web, Żebyście kilka razy dziennie jakiegoś newsa wrzucili, cokolwiek co wam się podoba, żeby tylko prawa nie łamało. Parę komentarzy rzucili, niech to się kręci. W końcu będzie coraz więcej ludzi przychodziło. Dzisiaj czy tam jutro będziemy stawiali to na bardzo szybki serwer, bo na tym są zwiechy różne. Nie będę żałował na to pieniędzy i mam te pieniądze. No i co? No i, i tyle. I chciałbym, żeby za 2-3 lata to był portal ogólnopolski. Żeby był to potężny portal, a potem co? Zakładamy nowe portale. Tworzymy własne media. Ci, którzy będą na początku ze mną, będą mieli uprzywilejowaną pozycję, tylko tyle mogę powiedzieć. Jeśli ktoś był ze mną na początku, to wiadomo, że jak będę coś mógł pomóc czy coś będzie trzeba pomóc, jakoś to wiadomo, że prędzej pomogę osobie, która mi pomogła, gdy rozkręcałem ten portal, a nie osobie, która przyszła na gotowca i teraz ona by coś chciała. No to sorry winę tu, ale nie. Jeśli ktoś był ze mną, gdy to zaczynałem, gdy ktoś mi pomagał, ja zobaczę, że ktoś był aktywny, no to czy ma jakiś problem, czy coś komuś krzywdę zrobili i chce nagłośnienia, nie widzę problemu. W miarę moich możliwości pomogę, wykorzystując jakoś mój autorytet i moje portale, ale to musi ktoś coś od siebie dać, a nie za darmożkę ktoś przychodzi. Pomóż mi, bo Ty jesteś dobry, to Ty musisz mi teraz wszystko oddać. To tak nie działa. Ty musisz coś dać od siebie i wtedy ja coś chętnie ci się odwdzięczę. Ale to musi właśnie w tak ten sposób działać. Tylko o to was proszę. Hejterzy bardzo tego nie chcą. Wyzywają was, mówią, że nikt z was nie chce mi pomóc, że. No, no, no przykre to jest, no. no przykre, że człowiek tyle lat pracuje tak, yy, oddaje praktycznie całe swoje życie, ma takie nieszczęścia w życiu przez tych dzbanów. Niektórzy się bawią moim nieszczęściem, no i co, no i co proszę, i okej, okay. przyszła grupa ludzi, szacunek, no ale za mało. Mało, 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 mało. To musi się kręcić, słuchajcie, jak to się będzie kręciło, to ludzie z zewnątrz będą na to przychodzili, będą zaciekawieni. Po czasie, jakim założą konto, to tak dokładnie na forum działa. Są obserwatorzy, nie chcą zakładać konta, obserwują, czytają. A po pewnym czasie jednak zakładają konto. Dokładnie to tak samo z samiec Web będzie działało. Ludzie będą obserwowali, czytali, i tak dalej. Zrobi się, stworzy się w głowie nawyk. Że rano przy kawce na samiec Web zamiast na wykop. Na wykopie już jest nieprzyjemnie. Komentarze są w takich sekcjach, że kilka komentarzy trzeba przyjść na inną stronę, bo oni zarabiają w ten sposób na reklamach. Nie mówię, że to jest złe. Może kiedyś ja też będę zmuszony, żeby to utrzymać, tak zrobić. Ale przyjdą tutaj wolność, świeże pomysły, nie ma troli lewackich, więc wiadomo, że ja trzymam nad tym rękę. Ja jestem tego właścicielem, ja nie pozwolę, żeby tam były takie akcje, jak Wykop sobie pozwolił ze mną, 3 lata. Hejter mnie szmacił tam. Czyli, wiadomo, Kenister Słowomir na to nie dopuszczę, żeby ktoś był stalkowany przez jakiegoś swojego hejtera. Ech. Żeby nie było, no, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tych wpisów na wykopie, więc to nie jest, że ja sobie to wymyśliłem, tylko tak było. Dobra, szanowni kurde, chyba mi palce spuchły. Nie mogę pierścienia nałożyć na prawy palec serdeczny, może na lewy. No cholera, spuchły mi dłonie. Coś to niedobrze się dzieje. I zapalenie pęcherza, i jakieś pulsowanie mam po prawej stronie, ciągnie mnie prawy bok. No, przyjaciółka mi zrobiła badanie. Tylko ja to nie mogę, bo to ja od razu mam łachotki, łaskotki, łachotki. E, I to się sprawdza, no niestety trochę mam powiększoną wątrobę, no coś jest nie tak. No i tyle. Szanowni Państwo, to by było na tyle. E, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia z Panem dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w dom. Życzę miłego dnia, pozdrawiam, cześć.